Hu, hu, ha, zima wcale nie taka zła. Ale czy na pewno? No jasne. Wcale nie trzeba wyjeżdżać z Warszawy, aby miło spędzić czas. Dzisiaj jest najlepszy dzień w moim życiu, Zabawa jest super. Również w mieście zimowe szaleństwo trwa w najlepsze. Mało ludzi, jest małe środowisko, jest na pewno dobre miejsce. Tylko gdzie za darmo pojeździć na łyżwach? Sprawdziliśmy to dla Was. 100 tysięcy światełek dookoła nas, do tego wystawa neonów, no i oczywiście lodowisko, czyli zabawa na całego. Na Placu Europejskim pozytywne emocje same. Zapraszamy! Nawet najmłodsi lubią poszaleć. Choć na początek lepiej spokojnie zacząć. Uczę się, córce dużo lepiej idzie tam. Czego się pani boi? Żeby to tam leżeć. Że zobaczymy, okaże się, co się będzie działo. Trzeba być dobrej myśli. Może przydatne okaże się wcześniejsze doświadczenie. Jeździć kiedyś jeździłam, ale to było bardzo dawno temu. Są też tacy, którzy łyżwy traktują jako przygotowanie do zimowego wypoczynku, a zmagania łyżwiarzy można też obserwować z góry. Za mną widok zapierający dech w piersiach i nic dziwnego, w końcu jesteśmy na 41 piętrze Warsaw Spire. No i z tej perspektywy lodowiska można oglądać w pełnej okazałości. Z kolei na Starówce nie brakuje doświadczonych osób, triki, piruety i wyskoki, istne szaleństwo. Byleby nie zapomnieć o tym, że nie każdy mistrzowsko sobie radzi. Lepiej nie szarsować, bo małe dzieci, można ich rozjechać spokojnie. Taki flow, do muzyki dobrej. Kto jeździ na deskorolce czy rolkach, z pewnością ma łatwiej. Są jednak pewne różnice. Tutaj jest mniejsze tarcie, dlatego wyżej pozycja, ale na rolkach, żeby cię nie wywaliło gdzieś 2 metry w górę. A uczyć można się od siebie nawzajem. Jazda na łyżwach kilkadziesiąt lat temu, a teraz to zupełnie coś innego. Pierwsze moje łyżwy to były takie przypinane do butów, tak? Przykręcane. Myślałam, że będzie gorzej generalnie, ale nieźle. Natomiast radość i szampańska zabawa były na lodowisku pod Pałacem Kultury. Wejście smoka, zaczynamy, bo przed nami spotkanie z grupką fantastycznych ludzi. Cześć! Cześć, to Uniwerek TV? Oczywiście, Uniwerek. Jestem w takim szoku, naprawdę, tak się cieszę. Dobrze, żarty na bok, bo trzeba trenować i zaskoczyć popisami swoich znajomych. Z początku nie umiałam jeździć, a później nauczyłam się jeździć na rolkach, no i później od razu pojechałam. Jedni kręcą się, inni szarżują bardziej. Na lodowiskach można szaleć, ale przede wszystkim chodzi o to, by się doskonale bawić. Patryk Świerdlikowski, Uniwerek TV.